Wyobraź sobie, że słońce jest w wielkości piłki od koszykówki. Jak myślisz, jak duża w takiej skali byłaby Ziemia i gdzie by się znajdowała? Miałaby ona wielkość zaledwie główki od szpilki i znajdowałaby się aż 28 metrów od słońca, czyli naszej piłki od koszykówki. Na świecie jest około 5 razy 10 do 15 mrówek i pół miliona słoni. Przeciętna mrówka waży około setnej g, a przeciętny słoń około 4 ton. Czy wszystkie mrówki na świecie ważą więcej niż wszystkie słonie? Jak widzisz, w tym zadaniu musimy sprawdzić, czy wszystkie mrówki świata ważą więcej niż wszystkie słonie obecne na Ziemi? Co musimy wiedzieć? Ile jest tych zwierząt oraz odpowiednio ile ważą? Czy znamy tę informację? Zobacz, są one podane w treści zadania. Wypiszmy je więc. Zacznijmy od liczby mrówek. Sprawdzamy 5 razy 10 do 15. A ile jest w słoni? W słoni jest około pół miliona. Przy porównywaniu dużych liczb warto korzystać z notacji wykładniczej. Jak zapisać tę liczbę w tej notacji? Pierwszą niezerową cyfrą jest piątka. Za piątką jest pięć kolejnych cyfr czyli podnosimy 10 do potęgi piątej. Jeżeli nie pamiętasz, o co w ogóle chodziło w notacji wykładniczej zachęcam Cię najpierw do zobaczenia odpowiedniego filmu. Oprócz liczby zwierząt mamy też podane ich masy. Ile waży mrówka? Znaliśmy to w treści zadania. To jedna setna grama. Czy tę masę można jakoś zapisać w notacji wykładniczej? Tak. Dla małych liczb, mniejszych od jedności Dziesiątka była podnoszona do potęgi ujemnej. Pierwszą niezerową cyfrą jest 1, czyli aby przecinek znalazł się za jedynką, musimy go przesunąć o dwa miejsca w prawo. Jeśli nie pamiętasz, jak się tworzy potęgi o wykładniku ujemnym, również zachęcam Cię najpierw do zobaczenia odpowiedniego filmu. Musimy jeszcze znać masę u jednego słonia. Z treści odczytujemy, że to 4 tony. No dobra, ale masa mrówki jest w gramach, a masa słonia w tonach. Żeby porównać te dwie wartości, musimy je sprowadzić do wspólnej jednostki. Co będzie łatwiej, zamienić gramy na tonę czy tony na gramy? Łatwiej będzie zamienić tony na gramy. Spróbujmy to zrobić razem. Tona to 1000 kg, czyli 4 tony to 4 razy 10 do 3 kg. 1 kg to z kolei 1000 gramów, czyli 10 do 3. Ostatecznie 4 tony to 4 razy 10 do 3 razy 10 do 3 gramów. Czyli 4 razy 10 do 6 gramów. Tyle waży jeden słoń. Spróbujemy teraz policzyć, ile ważą wszystkie mrówki na świecie. Aby to wyznaczyć, należy pomnożyć liczbę mrówek przez masę jednej mrówki, czyli 5 razy 10 do 15 razy 1 razy 10 do minus 2 gramów. 10 do 15 razy 10 do minus 2 to 10 do 13, a 5 razy 1 to oczywiście 5. Wszystkie mrówki na Ziemi ważą 5 razy 10 do 13 gramów. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie powiedzieć, ile ważą wszystkie słonie na Ziemi. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Należy pomnożyć ich liczbę przez masę jednego słonia, czyli 5 razy 10 do 5, razy 4, razy 10 do 6 gramów. 5 razy 4 to 20. A 10 do 5, razy 10 do 6 to 10 do 11. Czy wynik jest zapisany w notacji wykładniczej? Nie, ponieważ przecinek powinien być tuż po dwójce. Trzeba to naprawić. 20 razy 10 do 11 to z kolei 2 razy 10 do 12 gramów. Oto masa wszystkich słoni. Które zwierzęta ważą więcej? Wszystkie mrówki czy wszystkie słonie? Sprawdźmy wykładniki dziesiątki. Tutaj mamy 10 do 13, a tutaj 10 do 12. Ta liczba jest większa. W takim razie wszystkie mrówki na Ziemi ważą więcej niż wszystkie słonie. Dzięki temu, że obie wielkości były zapisane w notacji wykładniczej, to mogliśmy je łatwo porównać. To zadajmy jeszcze jedno pytanie. Ile razy więcej ważą wszystkie mrówki od wszystkich słoni? Jak to policzyć? Należy podzielić. Masę wszystkich mrówek przez masę wszystkich słoni. Na początku zauważamy, że skraca nam się jednostka. 5 przez 2 to 5 drugich, a 10 do 13 przez 10 do 12 zapisaliśmy w ten sposób. 5 przez 2 to 2,5. Natomiast przy dzieleniu potęg o tych samych podstawach odejmujemy wykładniki. Otrzymujemy, że to 2,5 razy 10 do pierwszej. Czyli 2,5 razy 10, czyli 25. Wszystkie mrówki na Ziemi ważą 25 razy więcej od wszystkich słoni. A teraz kolejne zadanie. Największa znana gwiazda we wszechświecie, UY Skuti, ma średnicę równą około 2,4 razy 10 do 9 km. Średnica Słońca to w przybliżeniu 1 392 000 km. Ile razy średnica UY skuty jest większa od średnicy Słońca? Na samym początku musimy znać średnicę tych dwóch gwiazd. Średnica UY skuty jest podana w treści zadania. Zauważ, że jest ona od razu podana w notacji wykładniczej. A średnica Słońca również jest podana w treści zadania, ale jest zapisana w zwykłej notacji. Aby uprościć późniejsze obliczenia, Zapisz tę liczbę w notacji wykładniczej. Średnica Słońca to 1,392 tysięczne razy 10 do 6 km. Niech teraz policzyć, ile razy średnica największej gwiazdy we wszechświecie jest większa od średnicy Słońca. Podstawiamy w odpowiednie miejsce liczby zapisane w notacji wykładniczej. 2,4 przez 1 i 392 000 to w przybliżeniu 1,724 Natomiast 10 do 9 przez 10 do 6 to 10 do 3. Otrzymaliśmy, że średnica największej gwiazdy we wszechświecie jest ponad 1700 razy większa od średnicy Słońca. A teraz zastanówmy się, Mamy podaną powierzchnię Ameryki Północnej i powierzchnię Ameryki Południowej. Czy powierzchnia Azji jest większa od powierzchni obu Ameryk? O ile jest większa lub mniejsza? Zobacz. Znowu będziemy porównywać bardzo duże liczby. W tym przypadku powierzchnię kontynentów. Co będziemy porównywać? Powierzchnią Azji i sumaryczną powierzchnię obu Ameryk. Spróbuj samodzielnie wypisać te powierzchnie z treści zadania. Oto powierzchnia Ameryki Północnej, to powierzchnia Ameryki Południowej, a to powierzchnia Azji. Jak mówiliśmy wcześniej, przy porównywaniu bardzo dużych liczb pomocna jest notacja wykładnicza. Po raz kolejny, samodzielnie zapisz te liczby w notacji wykładniczej. Tutaj musieliśmy przesunąć przecinek o 4 miejsca w lewo, czyli mnożymy raz 10 do czwartej. 10 do 4, razy 10 do trzeciej to 10 do 7. Tutaj wystarczyło przesunąć przecinek o jedno miejsce w lewo, czyli razy 10 do pierwszej. Powierzchnia Ameryki Południowej to 1,784 tysiące razy 10 do siódmej. Natomiast powierzchnia Azji zapisana w notacji wykładniczej wygląda następująco. Czy to koniec zadania możemy porównywać? Nie, pamiętaj, że mamy porównać powierzchnię obu Ameryk, czyli trzeba zsumować te dwie liczby. Pytanie tylko, jak dodaje się liczby w notacji wykładniczej. Ale zauważ jedną rzecz. Zarówno ta liczba, jak i ta zawiera w sobie 10 do 7. Ten czynnik możemy wyłączyć przed nawias. W ten sposób będziemy mogli zsumować te dwie liczby. Dodajemy liczby w nawiasie i otrzymujemy powierzchnię obu Ameryk. Co jest większe? Azja czy obie Ameryki. Obie te liczby mają taki sam wykładnik w dziesiątce, więc należy porównać liczbę przed dziesiątką. Ta liczba jest większa od tej liczby. W takim razie powierzchnia Azji jest większa od powierzchni obu Ameryk. A o ile jest większa? Jak to policzyć? Pamiętaj, że tym razem jest pytanie: o ile jest większa, a nie ile razy. Tym razem nie będziemy dzielić powierzchni Azji przez powierzchnię obu Ameryk, tylko będziemy odejmować. Spróbuj to policzyć samodzielnie. Podpowiem Ci, że znowu trzeba skorzystać z wyłączenia wspólnego czynnika przed nawias. Po raz kolejny wspólnym czynnikiem jest 10 do 7. Wyłączamy przed nawias i dokonujemy obliczeń w nawiasie. Ostateczny wynik znajduje się tutaj. Azja jest większa o około 2 miliony km kwadratowych od Ameryki Północnej i Południowej razem wziętych. Na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej można wykonywać działania mnożenia dzielenia oraz dodawania i odejmowania. Zobaczyłeś kolejny film z playlisty o notacji wykładniczej. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku. Pistacja Matematyka!